Rajdowa załoga Zbigniew Staniszewski, Sebastian Rozwadowski zwyciężyła w 40. rajdzie Kormoran. To kolejne zwycięstwo olsztyńskiej ekipy w tej imprezie. Rajd Kormoran odbywał się na mikołajskim torze i na malowniczych mazurskich trasach położonych w okolicach Mikołajek, dobrze znanych z rajdu Polski. Załogi miały do pokonania 9 odcinków specjalnych o łącznej długości 53 km. Walka na torze, walka na odcinkach naprawdę, naprawdę bardzo zacięta. Myślę, że wszyscy są zadowoleni, kibice, zawodnicy. Przy okazji chciałbym bardzo podziękować władzom Mikołajek, szczególnie panu burmistrzowi za przychylność, za to, że możemy być na tym torze tutaj i że robimy taką imprezę, jaką robimy. Myślę, że 41. Rajd Kormoran za rok nie będzie na pewno gorszy. Rajd był fajny, naprawdę dużo zabawy, dużo adrenaliny. No my mieliśmy dużo przygód też, ale jesteśmy na mecie, jesteśmy szczęśliwi. Na starcie Kormorana stanęło prawie 40 załóg. Rajd był jedną z rund Shooter Cup, czyli ligi okręgowych rajdów rozgrywanych w północno-wschodniej Polsce. Załóg 38, odcinki znane z rajdu Polski, czyli odcinek specjalny Sady, odcinek Baranowo i Tałty. Wszystko przejeżdżane trzykrotnie, 53 km odcinkowe, 163 km całego rajdu. Był Zbyszek Staniszewski, był Radek Raczkowski, Krzysztof Oleksowicz, był Predki, był Kamil Skóra, był Paweł Poletyło. Naprawdę dużo szybkich zawodników, którzy prezentują bardzo wysoki poziom i ciężko ich dogonić. Rajd Kormoran to druga pod względem stażu impreza automobilowa w naszym kraju. Dłuższą historię ma jedynie Rajd Polski. Od 2 lat bazą rajdu są Mikołajki, które w sezonie letnim noszą miano rajdowej stolicy Polski, mówi Piotr Jakubowski, burmistrz Mikołajek. Wszyscy chyba przyzwyczailiśmy się, że Mikołajki to żeglarska stolica Polski, ale od jakiegoś czasu mówi się o Mikołajkach, że to też rajdowa stolica Polski, bo rozgrywamy tutaj ten najważniejszy dla nas rajd, Rajd Polski, który jest eliminacją mistrzostw świata. Ale znajdujemy też miejsce dla tak ważnego rajdu jak Rajd Kormoran, naszego lokalnego rajdu. Cieszę się, że organizujemy go w Mikołajkach, szczególnie z tej okazji, że to rajd jubileuszowy. Na koniec przypomnijmy, klasyfikację generalną tegorocznego rajdu Kormoran wygrała załoga Zbigniew Staniszewski, Sebastian Rozwadowski. Tuż za nimi uplasowali się Radosław Raczkowski, Ireneusz Pleskot, a na trzeciej pozycji znaleźli się Maciej Stolarski i Łukasz Struk.